W cyklu Dramat w Teatrze Wyobraźni proponuję Państwu zabawną komedię Pióra Syna Aleksandra Fredry. Jan Aleksander Fredro. Kalosze! 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 Adaptacja i reżyseria Zdzisław Dąbrowski. Ten gipsowy aniołek wyraźnie ze mnie niezadowolony. Jakby ganił moją nieudolność. A i pośpiech w rysowaniu. Za 7:07. Lada chwila przyjdzie, spojrzy w okno i ukłoni się. Dziwna rzecz, skąd on mnie może znać? A jednak zna niezawodnie. Bo dlaczegoż by od pierwszego dnia naszego przyjazdu do miasta co dzień około 9:00 tędy przechodził, spoglądał w górę i uchylał kapelusza. Nie jest on wprawdzie bardzo punktualnym, czasem przed, czasem dopiero po 9:00 przechodzi. Jak przed to dobrze, bo wtedy rysuje, ale jak po... Ciocia jest strasznie akuratną. Zaraz woła do lekcji. Trzeba mu jednak przyznać, że jak się spóźni, tak się spieszy, ale tak się spieszy. Bądź co bądź, mógłby więcej na godzinę uważać. A jaki dyskretny. Parę dni temu spotkałam go idąc z ciocią. Z daleka go spostrzegłam i czułam, jak okropnego raka piekę. Nie wiedziałam, co cioci powiem, gdy nam się ukłoni. Spuściłam więc oczy. Tymczasem on udał, że nas nie widzi. Dobrze zrobił, ale mógł się przecie spojrzeć. Oto idzie! Idzie! Jest! Och, Otóż macie, jest i katar. Czego żeś się tak przelękła, no? Kichnąłem? Czy mnie nigdy kichającego nie słyszałaś? No mogłaś mi dzień dobry, a przynajmniej na zdrowie powiedzieć. Dzień dobry, dzień dobry, papie. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Pięknie się zaczyna, a raczej już się wczoraj zaczął. Gdzie Malwina? A, ciocia w swoim pokoju. A ja pan... Pan... Malwino! Malwino! Idę już, idę. A cóż, tak strasznie kichasz. Zakatarzyłeś się? A ty co tu pytać, to przecież słyszałaś. No, no, a teraz widzisz, no. A koni tu. Natychmiast, braciszku. No. Skądże ci się wziął taki kata? No skąd się wziął? Masz wypić. No. Ja się miał nie wziąć. No taki śnieg z błotem, ten fara muszka. A przecie klub stąd o 2 kroki i dałam ci kaszenę, parasol i kalosze. No właśnie, kalosze. Dziurawy? Wypij, jeszcze trochę. Gdzieś tam dziurawę. Daj, żeby przyjść do słowa, to mi ulży. Nie! Czekamy. A mogłeś się powiedzieć na zdrowie? Otóż... Na zdrowie! Teraz nie kichnąłem. A zawsze nie w czas. Jak mówię, kichacie. Nie, chciałem powiedzieć, mówicie. Jak kicham, milczycie. No nigdy w porę. No co się, papie, właściwie stało? Zapomniałeś kaloszy? No to teraz mówicie razem. Jak skończycie,
Powiedzcie, wtedy ja zacznę. Zapomniałem kaloszy. Ja zapomniałem kaloszy. To śmiech mówi. Nie! Marzoni! Ale słuchajcie do studni, kiedy opowiadam. Poszedłem wczoraj do klubu. W kaszenę, z parasolem i w kaloszach. Grałem wista. Mój partner zrobił renons. Wzięliśmy szlema, przegrałem 3 rubry. Tak ja się sobie mniejszało to. Punktualnie. 9:23. Wychodzę. W przedpokoju zawijam się w kaszerę. Biorę parasol, chcę włożyć kalosze. Kaloszy nie ma. Ktoś ukradł w klubie. No nie, no cóż, to nie ukradł, ale zamienił. Zostawił swoje, nawet lepsze. Dziwna rzecz. Więc papa wrócił w cudzych kaloszach. Ja? Ja miałbym włazić w cudze kalosze, albo się ja wiem. Czyje te kalosze? Gdzie były te kalosze? Skoro lepsze. Balbino, dziwię się twojej płochości. Ja miałbym ubrać nogi w cudzy kapelusz, albo wziąć na głowę cudze kalosze. To się na mnie nie pokaże. Kto wie, czyje mogą być te cudze kalosze? Może wieczyste, może chorego, może były w domu, gdzie jest kokniusz, szkarlatyna. Może i ospa. Chryste, panie! Dziwię się, jeszcze raz powtarzam. Bardzo się dziwię, Balbino, że mogłaś coś podobnego o mnie pomyśleć. Ospa! Ale ich się nie dotknąłeś! Włożyłem lewą nogę. Zaczekaj! Dam ci pulsoti! Cóż papa zrobił? Ach, kurwa, przerwałeś mi kichanie. No! Ponie w czasie! Co zrobiłem? Co zrobiłem? No wróciłem! Bez kaloszy! Nogi zamoczyłem i... Jest! Na zdrowie! Dziękuję. Dziękuję. I dziś rano posłałem po nowe kalosze. Właśnie chciałem się was zapytać, czy ich jeszcze nie przyniesiono. Ja nie widziałam nikogo. Zadzwoń! Ospa w kaloszach! Duszę mam na ramieniu! Napisz się, braciszku, jeszcze! Dziękuję. Znaczy nie przyniesiono tu dla mnie kalosze, po które stróża posłałem. No właśnie w sieni czeka chłopiec ze sklepu. No niech je tu przyniesie. Emilko! Ty jeszcze wisujesz? Wszakże 9 minęła! A o 9 masz pisać cytaty z historii rumuńskiej. Taka nieakuratność! Już 11 minut na 10 idź już. Idź, idź! A ja mam teraz... Sama już nie wiem, co mam robić. Tak mnie przestraszyłeś. No. Nie czujesz dreszczy? Nie. To bynajmniej. A zresztą... O! Być może... Nie wychodź, że proszę cię, bez kaloszy. Nie wychodź. No, jesteś przecież. Do usług, jaśnie wielmożnego pana. Czy wielmożny pan rozkaże czółna? Czółna? Tak jest, amerykańskie kalosze. A, tak, tak, to dawaj tu. Oto są. No to spróbuję. Pomóż mi, nogi. Powoli! Nogę mi złamiesz. Już wlazę. Oj, ale ciasne pieko. Zdejmuj, że prędko kroczmy. Proszę wielmożnego pana, te są większe. Czekaj. Nie te parę, oto tamte. To z niebieską flanelką. To zwykle mają wewnątrz czerwoną albo zieloną flanelkę. Jak na przykład te, które mi ten pan wczoraj zostawił, były z zieloną. Ale niebieskiej jeszcze nie widziałem. Dobra. O, dobre. To ile się należy? 7 reńskich. Masz takie. Prosiłbym na piwo. No i tylko koniecznie, zaraz na piwo. To masz takie. Tę parę kaloszy postaw przy drzwiach. Tak jest, proszę pana, do widzenia. A, do widzenia. 7 reńskich. I 6 diabli wzięli z łaski tego pana. No, ale przynajmniej teraz mam kalosze z widoczną oznaką. Przecie, co niebieskie, to nie czerwone, to ani zielone, ale niebieskie. Proszę wielmożnego pana.
Tu jakiś służący przyniósł list. Oj, parę kaloszy. Aha, list. I kalosze, tak. Ekskuzy, przeproszenia. Za późno. Wczoraj było patrzeć. Dziś mam już katar i nowy kalosze. Ale jakiś grzeczny człowiek, to nie wypada odpisać. Powiedz temu Lukajowi, żeby zaczekał. A jak zadzwonię, to tu przyjdź. Szanowny panie, żałuję to niezmiernie, że pomiędzy nami zaszło nieporozumienie? Nie, to nie było nieporozumienie. Bo się nigdy nie porozumiewaliśmy, oczywiście. Bo gdybyśmy się byli porozumieli, nie byłby mi zamienił kaloszy. Tutaj widzę zepsuta świadka. Szanowny panie, żałuję niezmiernie, że między nami zaszło... Co u diabła zaszło między nami? To już mam. Zaszła niedobrowolna zamiana kaluszy. Dziękuję za odesłanie mi moich. Jeszcze muszę dziękować. Ale z nich korzystać nie mogę, gdyż moje zasady nie dozwalają mi brać na nogi raz zamienionych kaloszy. Dlatego zwracam je panu do rozporządzenia. Swoje możesz pan odebrać w klubie, gdzie je zostawiłem nietknięte. Że lewą nogę włożyłem, nie pozna. Pozostaje z poważaniem i tak dalej, i tak dalej. Podpisałem grzecznie, a przy tym dałem temu panu nauczkę. Niech drugi raz patrzy pod nogi. Teraz jeszcze tylko adres. Ale jakże się on nazywa? Niewyraźny ma podpis, bo... Bo? I... Bu. Zdaje się, że Botowski, ale czy przez O, czy przez U się pisze, bo odczytać nie mogę. Położę O. To grzecznie. Oddaj ten list i kalosze temu lokajowi. Niech je swojemu panu wręczy. Tak, niech ma nauczkę. Bardzo... Nie! Się cieszę to. Nie! Kogo? Moje oczy widzą. No, kochany pan Filip. Filowicz, no. Przepraszam, tysiąc razy przepraszam, że tak wejść się ośmieliłem, ale nie było nikogo w przedpokoju. W sieni, kochany panie, w sieni, bo tu przedpokoju nie ma. Więc w sieni, z przeproszeniem. Tu wielka niewygoda, ogromna niewygoda. Dlaczego, co robić innego pomieszkania dostać nie mogę? Już tu bardzo pięknie u pana. Chwalmy i sądujmy zgrabnie. U nas jeszcze o wygodzie to nie mają wyobrażenia. W Wiedniu, w hotelu to miałem przedpokój. No prawda, że mi z niego palto ukradziono, ale przedpokój był. Usiadajcie, kochany panie Filipie, no bardzo proszę. Bardzo proszę. Po panu. I jestem przecie u siebie. Ale bardzo proszę. To ja bardzo proszę. Więc rozkazu, ale z przeproszeniem po lewej, panie kochany, od tego nie odstąpię. Zapraszam. Sądujmy zgrabnie. Więc kochany pan, że się tak wyrazić ośmielę,
Przyjechałeś na całą zimę. I tak jest. No i na całą zimę. Zapewne w celu wprowadzenia w świat swojej pięknej córeczki. Jak na imię, jeżeli zapytać wolno? Emilia. Emilia. Imię z przeproszeniem zachwycające. To znaczy, ja przyjechałem dla ukończenia jej edukacji. Chociaż mogę się pochwalić, że już jest wykształconą fiu-fiu dla panie sonaty. Aż strach. Pozwól pan. Rysuję gipsowe aniołki. No aż miło, no to sam pan zobacz. No. Prześliczne. Co za wyraz anielski w tym aniołku. Ależ pan rysunek trzymasz do góry nogami. Nic nie szkodzi. I tak, jak żywy. Nieprawda? Jak żyli? Chociaż panie nie bez wieczy. Ale spodziewamy się, że nam pan przecież swoją córeczkę z przeproszeniem w świecie pokaże. No ależ tak, to już naturalnie. Ale niechże pan będzie łaska. Spocznę się. Gdybym go się zgrabnie wypytał. A jakże tam? Z młodzieżą tego roku. Co? Jest dużo dancerów? Ja bardzo lubię młodzież. Pod tym względem bardzo źle, bardzo. I między nami mówiąc prawie sama serwatka śmietanki. Nic, zgoła nic. Ale ja mam siostrzeńca. Masz pan siostrzeńca, prawda? Na wieki zapomniałem. I on tu jest? Właśnie został przeniesionym z Sambora do namiestnictwa. Nie ma 3 tygodni. Do namiestnictwa. Proszę. Zapewne zarazem. Tak jest. Z przeproszeniem jako praktyka. Praktyka? Słuchaj, z gustu. Tak, dla rozrywki, bo przy jego majątku. Majątku. O, jakże się cieszę. Dla niego to ma się... Ma dobrą wioskę na Podolu. Nie licząc, że kiedyś po moim, z przeproszeniem, najdłuższym życiu... Kochany panie Filipie, po najdłuższym życiu... No. Teraz chwila puścić sondę do dna. Ale i panna Emilia ma mieć posażek. Jak to ludzie mówią, z przeproszeniem, okrągły. Jest tam coś. Jest, kochany, około 100 000. No. Kochany pan Leander, to mi ojciec, za pozwoleniem, niech pana uściska. Wiesz co, panie Leandrze? Otóż. Ja to samo chciałem powiedzieć. No to jeszcze kiedyś mógłbym stawić się do usług z moim siostrzeńcem. Przyjdź pan dziś do mnie na obiad. Z przeproszeniem przyprowadzić go. Zgadł jak Boga kocham, zgadł. Obiad to pierwszy. Stawimy się co do minuty. Wiem, że w waszej rodzinie jesteście chodzącą akuratnością. I ja akuratność lubię. Żebym tylko tego pędzi wichra gdzie złapał. Pędzi wichra? Nie, najporządniejszy, najlepszy, najmilszy chłopiec, tylko dystrak. Okropne ma... dystrakcje. Ale... Chciałem powiedzieć... Ale panie, na wiosce nie ma długów. O co? Czysta jak łza. A propos łzy, muszę kochanego pana uprzedzić, bo to niektórym ludziom jest antypatyczne, innym wydaje się impertynenckie, że mój siostrzeniec
ciągle ma z przeproszeniem na nosie. Brodawkę? Nie, ale pensne. Bo ma taki krótki wzrok, że o trzy kroki mnie by nie poznał. No nie, to niech sobie ma pensne i okulary. Nawet minutę. Biegnę więc po niego. Zapewne go w namiestnikostwie zastanę. A o pierwszej jesteśmy tutaj. To będziemy czekali z niecierpliwością. A zatem do zobaczenia. Do widzenia, do widzenia, kochany panie Filipie. Do widzenia. Uciekam, uciekam. Mam go! Mam! Balbino! Balbino! Słucham, braciszku. Chodźmy, chodźmy, Bledko. Czy ci niedobrze? A to gdzież tam? To... Mamy go. Tego, co wziął kalosze? Ale kto tam mówi o kalosza? Konkurenta mamy. Gdzie? Kogo? Siostrzeńca Filowicza. Młody, do rzeczy. Majętny z przeproszeniem. Nie wiem, za co ja mówię. Karierę ma przed sobą. Ale żeby tłumacz mi. No zawsze ci mówię, no młody, majętny. Oświadczył się? No jeszcze nie, ale się oświadczy. No. Porozumieliśmy się już z Filowiczem, przyprowadzi go tu na obiad. Tylko trzeba by coś dodać dla splendoru domu. No. Dobrze, dobrze. Jeszcze czas. Jeszcze czas poślę Zuzię na miasto. Zuzię. Co by tu podać? Tylko niechaj się milcia, o niczym nie dowie. Aha. Będzie miała swobodniejsze... Kotlety wieprzowe czy nóżki cielęce? Zachowanie to lepiej kaczkę z kapara. Żeby tylko nie była twarda. Milcia? Nie. Kaczka! Ja Jezus, to już twoja rzecz. Ja teraz śpieszę na ogólne zgromadzenie... Towarzystwa Agronomicznego, wytłumaczę się prezesowi i zaraz wrócę. Chcesz wychodzić z takim katarem? Mnie konkurent w głowie, a to nie kata. Nie zapomnij co najmniej kaloszy. No to nie do tego głupstwa nie zrobię. To, twoje kaszyny. A to kaszyny, parasol, to jest mój parasol. No to jest, proszę. No. Tak. No co, żeś mógł? No kalosze. Proszę cię, są. Nie zapomnij mi ci dodać jakiej kokardy, to? Kokardy. Coś tak. Nie. Ach, bądź spokojny. Za pół godzinki. Będę z powrotem, no. Za 13 minut. 10. Zuziu! Gdzież ta dziewczyna? Cały porządek domowy dziś przewrócony do góry nogami. Zuziu! Musi być w kuchni. Lepiej sama do niej pójdę. Ach, Zuziu. Nie ma nikogo. No przecież mi stróż powiedział, że to tutaj pierwsze drzwi na lewo ze schodów. Pan Inicki. Sam nie wiem, jak mam ten list rozumieć. Zwracam je panu do rozporządzenia. Co to ma znaczyć? Chce mi swoje stare kalosze darować? Impertynent. Zaraz rozmówię się z nim. A może to jakiś staruszek? No, trzeba zobaczyć, co to za indywiduum. Jakiś oryginał. Zapewne jest w swoim pokoju. Nic. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. No ja nie mam czasu. No cóż, papa tak krząka. A zdaje się, że jakaś panienka. Przepraszam, panią, czy tu mieszka pan Inicki? Tu. Czy zastałem go w domu? Mój ojciec wyszedł, ale jak pan mogłeś?
Chciałem właśnie wyjaśnić. Panie, nie trzeba. No, przecież zdaje mi się, że tu właśnie... Gdyby mój ojciec się dowiedział, że się znamy, to... Że się... Pani pozwoli, że nałożę moje... To jest pan, tędy co dzień przechodzisz. Na honor, bardzo ładna. Że mi się pan kłania. Ja się pani kłania? Tak, i że ja się panu kłaniam. Pani? Mnie? Bardzo by się gniewał. Ja się gniewam. No pani się gniewa. Na mnie? Zapewne, bo to przecie nieładnie kłaniać się, gdy się nie jest przedstawionym. I gdyby ciocia wiedziała... Jest i ciocia. Ciocia Balbina. Balbina. Przecie mnie pan z nią spotkałeś, no nie pamiętasz pan? Spotkałem? Ale dobrze pan zrobiłeś, że mi się pan wtedy nie ukłoniłeś. Dobrze zrobiłem? Tak. Ale to zabawne. Ja przepraszam panią, że się ośmielę zapytać. A gdzie i kiedy ja się pani kłaniałem? Gdzie i kiedy? No tutaj tak jest, gdzie i kiedy? Przecie co dzień tu do tego okna. Jest za pozwoleniem, że spojrzę również. A? Przechodząc obok tej latarni. Tej latarni? Tak. Na honor. Latarnia. Ja zawsze brałem ją za krzyż. Pozwól pani sobie wytłumaczyć. Będąc w Samborze. Tam mnie pan po raz pierwszy spotkałeś. Nie pani, ale w Samborze. Na drodze z mego mieszkania do starostwa. Tak, tak. Tuż przy starostwie mieszka mój wujcio. Jeździłam do niego z papą. Za pozwoleniem. Obok starostwa stoi krzyż. No ja się przyzwyczaiłem się przechodząc za... Proszę pana, mnie nic do tego, ale pan tu ze mną mówisz, mogłaby ciocia albo papa. O mój Boże, gdyby papa nadszedł. Papa taki straszny. Straszny, bardzo straszny. Więc proszę pana, przepraszam, ale idź pan sobie i nie kłaniaj mi się pan więcej, albo... Każ się pan przedstawić! Co za urocza naiwność. Więc pani pozwoliłabyś... Ja nic wcale nie pozwalam! Proszę pana, idź pan sobie! Ależ ja pragnąłbym właśnie rozmówić się z pani ojcem! Tego już nie słucham! Uciekam! Cóż to za cudowne dziecko? Jaka prostota, jaka naiwność. I zauważyła mnie. Zauważyła mnie, nie ma wątpienia, przecież sama powiedziała. Pan mnie się kłaniałeś i ja się panu kłaniałem. Ja ślepy, latarni się kłaniałem. No bo przecież wyraźnie latarnia. Jest maści los, zaczepił się sznureczek od pęsne. Urwałem. Śliczna dziewczyna, śliczna. Teraz koniecznie muszę się z jej ojcem poznać. Wszakże po to tu przyszedłem. Ale ty zamieniony kalosze, nie tęga rekomendacyja. Aj, ten pan Inicki z jego listu sądzę coś patrzy na borsuka. O, co to jest? Już 11:00! Moje ogólne zgromadzenie agronomiczne. Znowu się spóźnię. No to już moje przeznaczenie. Zawsze się wszędzie spóźniać. Pójdę tam, ale tu wrócę. To niby co? Aniołek! Któż do diabła ten gips włożył mi do kapelusza? Zdaje się, stłuk się. Odkupię inny aniołek. To ona jest aniołkiem. Nie gipsowym. Wrócę z pewnością.
Ja to pierwszy, ja Zuzi nie ma. Pobiegłabym sama, ale mogę się z nią rozminąć. Co tu robić? Co tu robić? No, obiad niezawodnie będzie spóźniony. Mnie będzie wstyd. I pan Filowicz gotów to wziąć za złe, za lekceważenie. O! 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 Sługa! Sługa najniższy pięknej panny Balbiny. Za pozwoleniem proszę rąść. Już jest, jestem zgubiona. Widzisz mnie, pani, w rozpaczy po całym mieście. Szukam mego siostrzeńca. Nigdzie go znaleźć nie mogę. Byłem u niego w domu, w namiestnictwie, zniknął bez śladu. Znając jego dystrakcję, obawiam się, żeby mi się gdzie z przeproszeniem do wieczora nie zapodział. Do wieczora? Proszę więc na wieczerze. Znając państwa punktualność, wpadłem tutaj, by się zawczasu wytłumaczyć na wypadek, gdybyśmy się o parę minut spóźnili. Ale nic nie szkodzi. Nie. Możecie się państwo spóźnić. O, nie rady bym, ale tacy to teraz młodzi ludzie. Trzeba biegać za nim. Ja byłem akurat niejszy. Och, panu Balbino, nieprawda, że... Dawne dzieje. Gdybyś była z przeproszeniem chciała... Dajmy temu pokój, już żeśmy nie młodzi. Takie wspomnienia nigdy się nie starzeją. Starzeją się, starzeją i to bardzo. Krutna, pozwól przynajmniej bym kuniuszki twoich różanych paluszków pocałował. Panu zawsze zieloną w głowie. Gotowa zapomnieć choporu. Spieszę się za moim siostrzeńcem, ale przedtem rączuś. Tego już za wiele. W tym z przeproszeniem nie ma nic złego. Jak to nie ma nic złego? Ale mówiliśmy tylko o pańskim siostrzeńcu. Ale mnie... Sto lat zdrowia. Ale mnie znowu kalosze zamieniono. Między obywatelami? Nie! Niebieskie! Niebieskie? Kalosze? Jakże się przeląkłem drżeć. Nie! Potrzebno mnie! Nie! Niebieskie! Znajdą się! A diabła to! Nie! Dziękuję za pocieszenie. Ale ja tymczasem biegnę szukać mego siostrzeńca. Nie śpiesz się, panie, nie. Dziękuję za troskliwość. Punkt o pierwszej się stawię. Upadam do nóżek. Nie. No nie, to się tylko mnie może przytrafić. Raz jeden w nich wyszedłem. W niespełna 12 godzinach dwie pary kalot, dwa katary. Czerwone kalosze, niebieskie. Idź prędko zmienić obuwie. No i znowu mi przerwałaś. To kara, bo... Kto tam? Wielmożny pan kazał przynieść drugą parę. Drugą? Tak jest, drugą. No jak tak dalej pójdzie, cały sklep zakupię. O, to będzie ostatnia próba. Jeżeli by mnie i te zamienili, każę sobie zrobić maszynkę do zamykania kalosze z samotrzaskiem. No, to, chodź za mną. Do usług wielmożnego pana. 12:40? Zdaje się, że wszystko stracone. Ja czuję, że spazmów dostanę, a Zuzi ani słychu, ani widu, ani... Oto jestem, proszę pani. Kaczka jest! Jest! Ale chudy kaczo. Ostatni był na targu. No jedź, idź do kuchni
i skubaj co najprędzej. Co się duchem zrobi? A kapary są? Są, są paradne. Śpieszę się, bój się Boga! Idę, bój się Pani nie boi. Ja idę za tobą. Ja jeszcze coś miałam zrobić, ale już czuję taki zamęt w głowie. Dwunasta! Trzeba zegar nakręcić. Kalosze tam postaw. Przy drzwiach. Po prawej stronie. Prosiłbym na piwo. Ale już się rano dałem. No tak, tak. Do widzenia, proszę pana. Tak, do widzenia, do widzenia. Byłbym zapomniał zdjąć kalosze. Fatalna plucha. Bez nich ani kroku. Aniołka. Odkupiłem, byleby mi się go udało zgrabnie na miejscu postawić. Przepraszam, nie widziałem pani. Gdzie ten nieszczęsny stoliczek? A teraz mi aniołek. O, już. Już na swoim miejscu. Czy tym razem byłem szczęśliwszym i zastałem pani ojca? Mego? Ojca? Pan się zapewne mylisz. No, wszakże tu przed godziną. No, mylisz się pan, ja pana nigdy nie widziałam. To nie ona. W samej rzeczy ja tysiąc razy panią przepraszam. No, musiałem się o piętro pomylić. O, coś to brawo, no drugi aniołek. Mój panie! Przepraszam, no omyliłem się. A tylko prędko włożę kalosze. O! Wyraźnie, jakiś półgłówek. Już się bać zaczynałam. Dobrze, że poszedł. Ale stłukł aniołka. Przedwczoraj go za reńskich 30 kupiłam. Gwarku! Co jest? A gdzie moje kalosze? Przy drzwiach! Te? No te! Te? Ależ to nie moje! Wszak dopiero kupiłeś! Ależ moje nowe! Z żółtą flanelką! A te już noszone, zabłocone, z niebieską! Ale może te, co rano kupiłem? Jak Boga! No. Kocham! No. Te same. Czy to są czary? Czy mnie się śni? Co to był, Balbino? Co to był? Jakiś pan dopiero co wyszedł. Dopiero? Jeszcze może być na dole. Ha, ha! Tym razem nie ujdzie. Dobrze, stój! Poleciał bez kapelusza. Zresztą ja idę do kuchni. Tylko zdejmę kalosze. Nie omyliłem się. Byłem na drugim i na trzecim piętrze. Wszędzie mnie powiedziano, że pan Inicki mieszka tu, na pierwszym. Diablina, dali gdzieś moje pensne zgubiłem. Ta pani to zapewne ciocia Balbina. Nieładna. No, bądź co bądź. Tym razem muszę dotrzeć do pana Inickiego. A zdaje się, że otóż i on. Wszakże mam honor mówić z panem Inickim. A? Odebrawszy pański list, pragnąłem się z panem rozmówić, ale bo wiem. A to zwierciadło. A zdaje się, że pomyliłem się i dobrze, sam się sobie kłaniam i sam od siebie żądam wyjaśnienia. Gdzież u diabła moje pęsne podziały? Znikł, dobra? Jaka fora? Aha! A z kim mam honor? Czy to pan tu byłeś? Zapewne pan Inicki. Tak jest, ale odpowiadaj. Byłeś tu? Czy nie byłeś? Byłem u pana. Więc to pan moje kalosze zamieniłem.
W samej rzeczy byłem tak nieszczęśliwy. To nie jest nieszczęśliwy. To jest nieuważny. To jest roztrzepany. To jest niedelikatny. To jest mój, panie. To jest mój, panie. I ojciec, nie degujmy się. I to pan zapewne mi moje drugie kalosze zamieniłeś z niebieską flanelką. Uspokój się, panu. Wszakże je odesłałem. Pan, jak zauważam, nie masz zwyczaju patrzeć w kalosz, gdy go wdziewasz. Nie. Ha, kiedy tak, to może pan mi moje pierwsze kalosze zamieniłeś z czerwoną flanelą. No, ale... Wreszcie i trzecie, żółte, czarno-żółte, urzędowe kalosze, panie. Panie, gdzie moje kalosze? Albo ja wiem, że borsuk. Tu! Tu stały! Co? Żółte kalosze. No, widzisz pan, że ich nie zabrałem. Ale miałeś się pan na nogę. No, miałem, ale pozwól. Panie, to jest niegodziwe. Ale dokroć się diabł. Wysłuchajże mnie pan. Jestem Karol Butowski. Butowski. Pan się nie Butowski zwać powinien, ale Kaloszkiewicz. No, A pan jesteś pan impertynent! Nie jesteś! Ale skąd, że się tu wziąłeś? Dobrze, że wuja spotykam. No. Idę szukać sekundantów, a tymczasem proszę wuja wyzwać go! Kogo? Ińskiego! Ińskie! Urzędnik przy namiestnictwie chce się pojedynkować. Kto chce się pojedynkować, Leandra? Gdzie tam? Leandra z przeproszeniem chcą rąbać. Wielki Boże, kto? Ten Fartogów. Leandrze! Czy już poszedł? Ale kto? Nie ma go! Pewnie? Ach, niestety wyleciał jak opętany! Wyleciał! Kaloszy! Zapomniałem! Cały po lewej, są po prawej stronie! Karolu! No? Karolczu, gubisz mnie i siebie! A wnet przyszle sekundantów i zabiję go! Słabo mi się! Z przeproszeniem wstać nie mogę. Co się tu dzieje? Ciociu, panie Filowicz, co się dzieje? Ja. Pan Bóg! Ciociej, pan Filowicz, zachorowali! Oni za nie mówili! Nie ma tam nikogo więcej? Nie ma! Chodź, babu! Ale to tak, czego żeś się tak przelękli? Tu trzeba radzić. Wstawajcie! Trzeba obmyśleć środki bezpieczeństwa. Filipie, oj, przyjacielu, biegnij za nim i uspokój go. Ale go na obiad nie przyprowadzę. Gdzie ja go znajdę? On mnie nie posłucha! No to leć do policji, do wydziału krajowego, po doktora. Jest go zamknął do czubku, panie. Nie mogę, nogi mam jak z bawełny. Może gdybyś do niego napisał. Dobrze. Napiszę, daj mi pióro i papier. To. Na stole masz wszystko do pisania. Dobrze. Ale czemuś mi ręka się trzęsie? Nie, to kataralne. A może byś ty napisała? Dyktuj. Kochany panie. Ale kochany to... Panie! To napisałaś? Napisałam. Panie. Tak, no. Więc panie... Nie mam koncertu przy dyktowaniu. Wstawaj, to ja sam napiszę. No. Tak. Szanowny i kochany panie... Co? Patrzcie! O,
Nie ma mnie! Nie ma mnie w domu! Cóż znowu? Wyrżnęło łbem o latarnię. Podnosi zgnieciony kapelusz. Pociera czoło. Zdaje się zatumaniony. Lecę! Stój! Stój! Nie, albo idź! Nie! Nie! Stój! Ja! Idź! Idź! Biegnij do niego! Zamroczyło go. To może zapomniał o pojedynku, to korzystajmy z chwili słabości. To panie! 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 Panie kochany! Ja pana bardzo przepraszam! Ja pana bardzo szanuję! Proszę pana do siebie na górę! Bardzo proszę! No idzie, i co? No idzie, no. Mimiciu, teraz dla ciebie przyszła chwila poświęcenia. Widziałaś tego młodzieńca? To siostrzeniec pana Filowicza. Tu chodzi o życie twego rodzica. Ależ, papo, ja nic nie rozumiem. To nie potrzeba, żebyś rozumiała. Pójdziesz za niego. Ja? No zaklinamy cię! Wahasz się! Pójdziesz za niego? Czy nie pójdziesz? Mów! Jeśli papa każe, pójdę! Dobrze, moje dziecko, no spodziewałem się tego po tobie, no. Dobrze! Idę! Ale to się tak nie obejdzie bez pojęcia. Filipie! To twój siostrzeniec. W moje objęcia! Młodzieńcze! Za pozwoleniem, kurwanie! No, bez tych czułości! Pomówmy najprzód o pańskiej obeldze. O mojej obeldze? Czy słyszysz, Filipie? O mojej obeldze! Ależ młodzieńcze! To była próba. Próba twojego męstwa. Bo ja, który męstwo nade wszystko, nad życie cenię, chciałem się przekonać, czy jesteś mężnym, zanim ci powierzę, co mam najdroższego na świecie. Czy dobrze zrozumiałem? Zrozumiałeś! Zresztą spytaj się twego wuja. Wszak to było między nami ułożone. Tak jest! Mieliśmy tu z przeproszeniem być na obiedzie, no. I bo... będziecie, panowie. Jakże, ja mam panu moją wdzięczność wyrazić. I pani potwierdzasz słowa ojca. Przystajesz. Chętnie. Poczciwe dziecko, co za posłuszeństwo. No, dzięki ci, pani. I panu. O, silny. Ale teraz, kiedy już stanowczo zamieniłeś kalosze na pantofel, przyrzeknij, że moim dasz pokój. O! Przepraszam, pani Balbina! Pani Balbina! Ciebie, Emilko, to nigdy nie zamienię. Przysięgam. No to do stołu. Nadaliśmy słuchowisko według komedii Jana Aleksandra Fredry Kalosze w adaptacji reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego. Oto obsada: Leander Inicki, Krzysztof Kowalewski, Panna Balbina, Joanna Jędryka, Panna Emilia, Elżbieta Piekacz,
Filip Filipowicz, Jarosław Gajewski, Karol Budkowski, Piotr Adamczyk, Zuzia służąca, Anna Moskal, chłopiec ze sklepu, Waldemar Błaszczyk. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Realizacja akustyczna Ewy Szałkowskiej. Żyć! Oto idzie! Idzie! Jest! Otóż macie, jest i katar. Czegożeś się tak przelękła, no? Kichnąłem? Czy mnie nigdy kichającego nie słyszałaś? No mogłaś mi dzień dobry, a przynajmniej na zdrowie powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, papie. Ta, dzień dobry, dzień dobry. Pięknie się zaczyna, a raczej już się wczoraj zaczął. Gdzie Malwina? A, ciocia w swoim pokoju. A ja zostaję. Malwino! Malwino! Idę już, idę. A cóż, tak strasznie kichasz. Zakatarzyłeś się? A ty co tu pytać? No przecież słyszałaś. No, a teraz widzisz. No. Natychmiast, braciszku. No. Skądże ci się wziął tacy kata? No skąd się wziął? Masz wypić. Ja się miał nie wziąć. No taki śnieg z błotem, ten fara muszka. A przecież klub stąd o dwa kroki i dałam ci kaszenę, parasol i kalosze. No właśnie, kalosze. Dziurawy? Wypij jeszcze trochę. Gdzieś tam dziurawę. Daj, żeby przyjść do słowa, to mi ulży. Czekamy. A mogłyście powiedzieć na zdrowie? Otóż... Na zdrowie! Teraz nie kichnąłem. A zawsze nie w czas. Jak mówię, kichacie. Nie, chciałem powiedzieć, mówicie. Jak kicham, milczycie. No nigdy w porę. No co się, papie, właściwie stało? Zapomniałeś kaloszy? No to teraz mówicie razem. Jak skończycie, powiedzcie. Wtedy ja zacznę. Zapomniałem kaloszy. Ja zapomniałem kaloszy. To śmiech mówi. Nie! Na zdrowie! Ale słuchajcie do studni. Kiedy opowiadam, poszedłem wczoraj do klubu w kaszenę z parasolem i w kaloszach. Grałem wista. Mój partner zrobił renons. Wzięliśmy szlema, przegrałem 3 rubry. Tak ja się sobie mniejszało to. Punktualnie 9:23. Wielmożnego pana. Czy wielmożny pan rozkaże czółna? Czółna? Tak jest, amerykańskie kalosze. A, tak, tak, to dawaj tu. Oto są. No to spróbuję. Pomóż mi, nogi. Powoli! Nogę mi złamiesz. Już wlazę. Oj, ale ciasne pieko. Zdejmuj, że prędko kroczmy. Proszę wielmożnego pana, te są większe. Czekaj. Nie te parę, oto tamte. To z niebieską flanelką. To zwykle mają wewnątrz czerwoną albo zieloną flanelkę. Jak na przykład te, które mi ten pan wczoraj zostawił, były z zieloną. Ale niebieskiej jeszcze nie widziałem. Dobra. O, dobre. To ile się należy? 7 reńskich. Masz takie. Prosiłbym na piwo. No i tylko koniecznie, zaraz na piwo. To masz takie. Tę parę kaloszy postaw przy drzwiach. Tak jest, proszę pana, do widzenia. A do widzenia. 7 reńskich. I 6 diabli wzięli z łaski tego pana. No, ale przynajmniej teraz mam kalosze z widoczną oznaką. Przecie, co niebieskie, to nie czerwone, to ani zielone, ale niebieskie. Proszę wielmożnego pana.
Tu jakiś służący przyniósł list. Oj, parę kaloszy. Aha, list. I kalosze, tak. Ekskuzy, przeproszenia. Za późno. Wczoraj było patrzeć. Dziś mam już katar i nowy kalosze. Ale jakiś grzeczny człowiek, to nie wypada odpisać. Powiedz temu Lukajowi, żeby zaczekał. A jak zadzwonię, to tu przyjdź. Szanowny panie, żałuję to niezmiernie, że pomiędzy nami zaszło nieporozumienie? Nie, więc to nie było nieporozumienie. Wychodzę. W przedpokoju zawijam się w kaszenę, biorę parasol, chcę włożyć kalosze. Kaloszy nie ma. Ktoś ukradł w klubie. No nie, przecież to nie ukradł, ale zamienił. Zostawił swoje, nawet lepsze. Dziwna rzecz. Więc papa wrócił w cudzych kaloszach. Ja miałbym włazić w cudze kalosze, albo się ja wiem. Czyje te kalosze? Gdzie były te kalosze? Skoro lepsze... Balbino, dziwię się twojej płochości. Ja miałbym ubrać nogi w cudzy kapelusz albo wziąć na głowę cudze kalosze. To się na mnie nie pokaże. Kto wie, czyje mogą być te cudze kalosze? Może wieczyste, może chorego, może były w domu, gdzie jest kokniusz, szkarlatyna. Może i ospa. Chryste, panie! Dziwię się, jeszcze raz powtarzam. Bardzo się dziwię, Balbino, że mogłaś coś podobnego o mnie pomyśleć. Ospa! Ale ich się nie dotknąłeś! Włożyłem lewą nogę. Zaczekaj! Dam ci pulsati! Cóż papa zrobił? Ach, zaszerwałeś mi kichanie. No! Nie w czasie. Co zrobiłem? Co zrobiłem? No, wróciłem! Bez kaloszy. Nogi zamoczyłem i... Dziękuję. Dziękuję. I dziś rano posłałem po nowe kalosze. Właśnie chciałem się was zapytać, czy ich jeszcze nie przyniesiono. Ja nie widziałam nikogo. Zadzwoń! Ospa w kaloszach! Duszę mam na ramieniu, napij się, braciszku, jeszcze! Dziękuję, dziękuję. Znaczy nie przyniesiono tu dla mnie kaloszy, po które stróża posłałem. No właśnie w sieni czeka chłopiec ze sklepu. No nie, że je tu przyniesie. Emilko! Ty jeszcze wysujesz? Wszakże dziewiąta minęła, a o dziewiątej masz pisać? Cytaty z historii rumuńskiej. Taka nieakuratność. Już 11 minut na 10. Idź. A ja mam teraz... Sama już nie wiem, co mam robić. Tak mnie przestraszyły. No. Nie czujesz dreszczy? Nie. To bynajmniej. A zresztą... Być może... Nie wychodź, że proszę cię, bez kaloszy. Nie wychodź. Jesteś przecież. No. Do usług, jaśnik. Bo się nigdy nie porozumiewaliśmy, oczywiście. Bo gdybyśmy się byli porozumieli, nie byłby mi zamienił kaloszy. No. Najlepiej widzę przyta świadka. No. Szanowny panie, żałuję niezmiernie, że między nami zaszło... Co u diabła zaszło między nami? To już mam. Zaszła niedobrowolna zamiana kaluszy. Dziękuję za odesłanie mi moich. Jeszcze muszę dziękować. Ale z nich korzystać nie mogę, gdyż moje zasady nie dozwalają mi brać na nogi raz zamienionych kaloszy. Dlatego zwracam je panu do rozporządzenia. Swoje możesz pan odebrać w klubie, gdzie je zostawiłem nietknięte. Że lewą nogę włożyłem, nie pozna. Pozostaje z poważaniem i tak dalej, i tak dalej. Tak.
opisałem grzecznie, a przy tym dałem temu panu nauczkę. Niech drugi raz patrzy pod nogi. Teraz jeszcze tylko adres. Ale jakże się nazywa? Niewyraźny ma podpis, bo... Bo? I... Bu. Zdaje się, że Botowski, ale czy przez O, czy przez U się pisze, no, odczytać nie mogę. Położę O. To, to grzecznie. Oddaj ten list i kalosze temu lokajowi. Niech je swojemu panu wręczy. Dobrze, tak, niech ma nauczkę. Ba. 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 Bardzo. Nie! Nie! Się cieszę to. Czy nie! Kogo? Kogo? Moje oczy widzą, no kochany, pan Filip, Filowicz, no. Przepraszam, tysiąc razy przepraszam. W cyklu Dramat w Teatrze Wyobraźni proponuję państwu zabawną komedię Pióra Syna Aleksandra Fredry. Jan Aleksander Fredro. Kalosze! 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 Adaptacja i reżyseria Zdzisław Dąbrowski. Aniołek, wyraźnie ze mnie niezadowolony. Jakby ganił moją nieudolność. A i pośpiech w rysowaniu. Za 7:07. Lada chwila przyjdzie, spojrzy w okno i ukłoni się. Dziwna rzecz, skąd on mnie może znać? A jednak zna niezawodnie, bo dlaczegoż by od pierwszego dnia naszego przyjazdu do miasta co dzień około 9:00 tędy przechodził, spoglądał w górę i uchylał kapelusza. Nie jest on wprawdzie bardzo punktualnym, czasem przed, czasem dopiero po 9:00 przechodzi. Jak przed, to dobrze, bo wtedy rysuje, ale jak po... Ciocia jest strasznie akuratną, zaraz woła do lekcji. Trzeba mu jednak przyznać, że jak się spóźni, tak się spieszy, ale tak się spieszy. Bądź co bądź, mógłby więcej na godzinę uważać, a jaki dyskretny... Parę dni temu spotkałam go idąc z ciocią, z daleka go spostrzegłam i czułam, jak okropnego raka piekę. Nie wiedziałam, co cioci powiem, gdy nam się ukłoni, spuściłam więc oczy. Tymczasem on udał, że nas nie widzi. Dobrze zrobił, ale mógł się przecież spojrzeć.